nas wejdziecie! No ja się tu wybrał do gminy Saplary, pozwiedzać całe serce Podhala, a widzą, że wy paradnie tukany wyjdziecie! My idziemy na odpuścić do Słodycków i my się strasznie zamordowały. A wy idziecie z nami? A pewnie ze pudą inokijki mi płocia jakieś takie. O, to się nazywa teraz góralski Nordic Walking. Cześć Pietrek, bardzo się cieszę, że nas przyjeżdżałeś znowu. Albo ci podobają nasze piękne tereny, albo nasze baby. A widziałeś, to jedno i drugie. Dziewczyny piękne, kilo cud, a tereny jakie. Ze kozdy turysta może tutaj wspaniale czas spędzić. Masz rację, bardzo różnorodna baza noclegowa, bardzo dużo atrakcji. Każda miejscowość ma inny charakter. Od agroturystycznych, poprzez bardziej rozwiniętą bazę noclegową w Szaflarach. Marusy na Szaflary, Bańska, co jest se? No Skrzypne, Zaskale, Bór. No i w każdej miejscowości coś ich dobrego, Ceko. Gmina leży na wysokości od 600 do 900 metrów, także ci, którzy trenować chcą albo w tym momencie się przygotowują do jakichś treningów, to jest dla nich bardzo dobre miejsce. Stawiamy na sport, na rekreację. W tym roku odbywać się niedługo będzie już wyścig Tour de Pologne przez gminę Szaflary z naszą pitoniówką. Na rowerze dojechał na wierch Marusyny. No, bogate ścieżki rowerowe w całej gminie Szaflary. Bardzo bogate. Mamy bardzo dużo tras rowerowych. No, jak już tu dotrą do osady, to jak mogą czas spędzać? Czas mogą spędzać różnorodnie. Mamy taką beczkę, którą napełniamy wodą. Nagrzewamy 5 godzin i można w niej wpływać do wody. Nie ma to jak se posiedzieć w beczce z wodą w takiej bali. Znaczy się po wasomu, to będzie takie jacuzzi po góralsku ze hej. Tutaj na osadzie przewija się ta tradycja regionalizm z nowoczesnością. A kiedy goście ze światu przyjadą, to nawet się mogą własnymi rękami poucyć krowy doić. Mogą się jej poucyć i ty też spróbujesz se podoić jaką krowę. No pewnie, ale nie będzie krowa plastikowo chińsko. Się uwidzi. Się uwidzi. Prawdziwo żywo krowa i mi się przybocą stare czasy. Ale leci mleko. Będzie pionko, mleko podpiane i później najlepiej to się takiego świeżego mleka napić. Wiecie jako sprawa? No i zdrowce jakiej no może być. Chcecie się nauczyć krowy doić? To od razu na WSPB wysą skoje pasienio baranów, dojenio krów, bydła rogatego, a to człowiekowi naprawdę radość sprawia ze hej. To tako podhalańsko? Oczywiście, że podhalańska, tylko i wyłącznie ciasto robione ręcznie, ugniatane, parę dni wcześniej przygotowywane, żeby wyrosło i pizza była dobra. Hej, witaj ze Jasiek! Hej, witaj ze Jasiek! Piękne te konie, kielo cud, no to nic ino takimi pasiągami można po całej Marusy nie jeździ. Oj, można, no i wycieczka już gotowa, może siadać i jedziemy. No to jademy, hej! A wy jako, przyryktowani? Tak. No i no to po góralsku jademy, hej! Rozmaitych basenach termalnych, kiedy my bywali, no to są z reguły i wewnątrz, i zewnątrz, ale tutaj w większości na polu, na otwartej przestrzeni. Tak, większość basenów mamy właśnie na zewnątrz, aczkolwiek nie brakuje takich przykrytych, częściowo tylko osłoniętych. I myślę, że to jest cały urok naszego miejsca. I tu ile tych basenów jest? 6 głównych basenów i 1 dziecięcy. No i ciekawość moja, skąd to ta woda się tu bierze? Wodę pozyskujemy z 3 ujęć, z głębokości od 3000 do 5000 metrów. To jest głęboko. I co ważne, bezpośrednio z ziemi dostarczamy ją tutaj do naszych basenów. Taką naturalno, prawdziwo, a do tego zdrowo. Zdrowa, przede wszystkim zdrowa woda, która ma bardzo dużo właściwości prozdrowotnych.
wpływa bardzo dobrze na wszelkiego rodzaju stany zapalne skóry, stany reumatoidalne, sztywnienie stawów, chociażby po wypoczynku na nartach, albo i po wytężonych wycieczkach w góry. No to w tym co z człowiek tu na pewno siły zaś nabierę. A jako to woda w ogóle? To jest woda siarkowa, aczkolwiek jest tutaj bardzo duża zawartość innych pierwiastków, takich jak sód, potas, magnez, żelazo. No i dzięki temu to syćko dla zdrowia dobre. Zaś tacy ludzie, co adrenaliny potrzebują, no to na tej huśtawce, jak i no łodwozni, to mogą popróbować. Dokładnie, ci, którzy nie boją się kołatania serca i mają trochę krzepy takiej góralskiej, to mogą spróbować tutaj naszej huśtawki z 27 metrów. Mogą polecieć śmiało. A tu za nami kanał, jakiś nie wiadomo co się dookoła ciągnie. Bardzo długi kanał, 70 metrów długości. Także też trzeba mieć krzepy, żeby go przepłynąć. A co dopiero dwie strony. Chociaż w jedną stronę. No widzą, że poza basenami termalnymi wodami to też rozmaite inne atrakcje. Tak, za nami park glinowy, dwa poziomy trudności, także też trzeba mieć kawał krzepy w ręce, jak to na górali przystało, aczkolwiek i cepry też muszą się wykazać, no. Bo rzeczywiście trzeba trochę siły. Żeby pokonać, dokładnie. Ale to są i dwie trasy. Tak, bardziej taka dla dzieci, ta trasa średnia, wyższa trasa już rzeczywiście można nawet i dorosłych zaprosić. Piotrek, strefa saun, niecek kameralnych, strefa relaksu i ciszy. A to jest jakieś borowinowe kąpiele. Tak, tutaj mamy Gorki Belzebuba, chodź pokażę ci co tam jest. A nawet wanny Belzebuba chyba. Wanna Belzebuba po to, żeby się opłukać po całej kąpieli borowinowej. To na koniec. Tak, dokładnie na koniec, na początek kać jakie z borowiną. Jakie to czarne i brązowe, co ty opowiadasz? Tak, do tej kąpieli mamy tutaj borowiny prosto z ziem z Czarnego Dunajca. Ziomia taką, tak, borowiną. Tak, dokładnie. Wchodzimy do tej kadzi, nacieramy się tą borowiną. Właśnie, i tym się zanurzamy się, tak. Tylko też do odpowiedniej głębokości. Znaczy się? Takich kąpieli borowinowych wolno zażywać do wysokości serca. Mamy też do dyspozycji niecki kameralne właśnie w takim unikatowym stylu wykonane z kamienia. No widać, piękno wam na kamień, no to z granitu. Jest, można się tu zrelaksować całkiem, a wystrój, kamionie, woda, jest jakieś korzenie, no to sprzyja relaksowi. Pewnie, wszystko w zgodzie z naturą. I tak cichutko. Ha, w końcu przyszedł czas zanurzyć się w tym potoku, to wartko się lecą przeoblekać. Kapec kozek posiedział w tych termach, a tak zgłodniałem, że hej. Jakżeś zgłodniał, to mam dla ciebie steka. Ty już lecą. No, a Bóg zapłać. To się nazywa kawą miosa. Twój akurat jest z Polski, jest to T-bone. T-bone, no dobre, twój? Tu jest bawetta z Australii. A poza tym mamy jeszcze steki z Urugwaju, Nowej Zelandii, Irlandii. No i nie brakuje naszych polskich, poza twoim. Oczywiście mamy też nasze regionalne osobuko z baraniny. Stek z baraniny, taki szpas. Jumy, tak co by siłę mieć dali. Witajcie z Gaździno! Witajcie Pietrek! Jo tak wędrują szlakiem papieskim Azezek dosę do Bańskiej Wyżny, patrzą, a tu tako wielko chałupa przy drodze. Myślę, wstąpią, no to znaczy się, że tych gości już tak rodzinnie tu przyjmujecie, z dziada, pradziada. Tak, oczywiście. Zapoczątkowali mama z tatą, a my z bratem kontynuujemy tradycję. Ile już roków kontynuacja? 15 lat. No i wy tak tutaj z dziada, pradziada gospodarzycie, to i nawet nie inno rodzice, bo dziadkowie, pradziadkowie ty są z Podhala, z Bańskiej. Tak, tak, też z Bańskiej, bo mama pochodziła z Bańskiej i tata. No nawet poznali się w sumie, bo do jednej klasy chodzili tutaj na Bańskiej, kawałek wyżej do szkoły. Nika za granicę nie uciekali, nie. Ani nie uciekają, bo się do tu pięknie gospodarzyć i żyć. Tak, tak, oczywiście. Dziadkowie, pradziadkowie na roli tutaj uprawiali rolę. No a
a tato poddał pomysł, że może turystyka, bo są przepiękne tereny, przepiękne widoki. Co tu dla swoich gości podajecie? Podajemy pierogi domowe z kapustą, z grzybami, z mięsem ruskie, oczywiście też z owocami. Są też placki ziemniaczane, czyli placek po zbójnicku z gulaszem, a na dzisiaj przygotowaliśmy kwaśnicę na żeberku wędzonym. O, widziałaś, no właśnie, tako prawdziwo górolsko kwaśnica, no to powiedzmy tu Syćkim, co to takiego w ogóle jest? Sekretem kwaśnicy to jest kapusta kiszona naturalnie w beczce dębowej. No i oczywiście żeberko, które musi być naturalnie wędzone. Dobre, no to smaka mamy na to gorącą kwaśnicę. Jest mało z tym, to w takich kłociołkach. Dobre, no to jemy. Smacznego. Smacznego. Szaflary, przyroda, lasy, turystyka, Tatry, ale na dzisiaj to już Syćko, ja się z wami żegnam i do widzenia w przyszłym tygodniu. Hej!